Witajcie na drugiej stronie. Witajcie. Proszę państwa, dowcipy wymyślają wszyscy. I intelektualiści, i dzieci. No, na tym przykład. Kto to powiedział? Lepiej roznosić pchły niż plotki. No ja wiem, kto to powiedział, no. Fafik. A ty znosz Fafika? Ja, to był taki mądry pies z przekroju. Ziguś, a ty znosz Kocisa? Nie. Masztalski idzie, wiesz, bez ta preria na tym dzikim zachodzie, idzie, uroż, podjeżdżają Indianie, siodł taki jeden z konia i padł, znasz Kocisza? Do Masztalskiego, a Masztalski padł, nie znam. A on padł do takiego najgrubszego, ten Indianin, daj mu w pyszczysko, nie? Masztalski taki obolały, idzie bez ta preria, zaś podjeżdżają Indianie, jeden siodł z tego konia i padł do Masztalskiego, znasz Kocisza? Padł, no, a ten padł do najgrubszego, to daj mu w pyszczysko, zaś Masztalski dostał z drugiej strony taki obolały, idzie bez ta preria i myśli, podjeżdżają Indianie, siodł jeden z tego konia i padł do Masztalskiego, znosz Kocisa, Masztalski padł, ja znom, a on padł, Kocis, znosz go, padł, nie znom, to daj mu w pyszczysko. No ale teraz na chwileczkę przynajmniej, proszę państwa, zatrzymajmy się przy takich ciekawych, a prześmiesznych aforyzmach. No na ten przykład, aforyzm Maryjki Masztalskiej. No, próba wzroku odbywa się nie w gabinecie okulisty, lecz przy dziurce od klucza. Na czym polega szczęście wedle gustli kopyciny? Mieć męża, mieć kochanka i żeby jeszcze od czasu do czasu ktoś ją zgwałcił. Nie? A Tuwim powiedział,